Witam Was bardzo serdecznie, Przewodniczący Konradowicz, a to jest kolejny odcinek z gry Euro Truck Simulator 2. Zapraszam Was serdecznie do obejrzenia tego materiału. Więc teraz tak, ja tylko jeszcze do tego sprawdzę, tutaj wszystko jest ok. Nie jest ok, już to widzę, że nie jest ok. Teraz już jest, czyli się wszystko ładnie czytało. Dobra, mam nadzieję, że dźwięki z gry nie są za głośno w stosunku do mojego głosu. Czekajcie, sobie kamerę tylko ustawię. Najlepszy youtuber, zamiast ustawić wszystko co niezbędne przed nagraniem, robi to na nowo. Walnie jadę jedną ręką, bo w jednej ręce trzymam mikrofon i to tak. Skręć w prawo. Może kiepsko wyglądać ta jazda, jak tutaj będę jechał jedną ręką przez cały czas. No i tego już nie mówię, trzeba powrócić w końcu do Eurotrucka, bo bardzo dawno nie było odcinku na tym kanale z tej gry. Mówię, no nie, no tutaj trochę smutno bez Eurotrucka, no może i nie jest to multiplayer aktualnie. Skręć w lewo. Ale no cóż, do Eurotrucka i tak warto powrócić. To jest bardzo ciekawa gra, bardzo fajnie się w niej jeździ. Jeszcze jeśli się ma dwie ręce wolne, a nie tylko jedną, to tym bardziej się fajnie jeździ. No, no niestety, ja nie chcę z wami się porozumiewać podczas jazdy, muszę trzymać ten mikrofon w ręce. Bo inaczej kiepsko, kiepsko naprawdę. I bym tu tak trzymał mikrofon też, żeby tutaj stał, to teraz mnie pewnie nie słyszycie w ogóle praktycznie. No niestety muszę mieć o. Zajęć teraz mikrofon blisko mniej więcej i tego ja nie gadam. I się kabel to zaciął. Rzućmy sobie szósteczką. No za szybko trochę sprzęt opuściłem. Tak, dzisiaj wam nie zrobiłem ten. Do Poznania, gdzie my w ogóle jedziemy. Jedziemy sobie z igruszkami do Kielonii. 24 tony tych igruszek. Powinniśmy dojechać bez żadnej przerw po drodze, żeby zdążyć dostarczyć zlecenie na miejsce. Wróćmy sobie do takiego widoku. Jeszcze muszę pomyśleć, co tutaj wymyślić z tym mikrofonem. Nie, słabe E się dodali tak ogólnie taką świetną funkcję jak pauzowanie tych filmów. W końcu się nie będę musiał stresować, że coś nie wiem. Gdy teraz Euro Trucka wywaliło, to żeby wyście się musieli na czarny ekran patrzeć. Przestanę dziś czas, bo nie mogę zapauzować się nagrania. Teraz nie, jest to fajnie rozwiązane właśnie. Jak
tak bym otrzymał mikrofon, to chyba też by było w miarę okej. Tak mi się bynajmniej wydaje, że było w miarę okej. Tak na izolacyjce bym rozumiał, przykręcić i by było super. Wiecie co, chyba właśnie wykorzystamy tę opcję, że można sobie zapauzować w tym nagranie i za chwilę do was wracam. No dobrze, ja już jestem po tej przerwie. Mam nadzieję, że ten mikrofon tu się teraz będzie trzymał dobrze, chociaż za dobrze to ja teoretycznie widzę. Czekamy długi, wyżejcie mikrofon, jeśli cię na tych wszystkich tutaj też masz trzymać. Dobra. Trzeba mieć nadzieję, że będzie dobrze. A my wracamy. Jazdy. Aby teraz o moją kierownicę będziecie słyszeć. No. Czyli słyszycie i mój głos. Słyszycie przy okazji moją kierownicę, jak to drży. A to był mój przyjemny pomysł, przyczepić mikrofon do środka kierownicy. No i teraz jak się obracam kierownicą, to jej się mikrofon obraca. No cóż, czego się nie robi, żeby się przyjemnie korzystało z kierownicy i żeby można było nagrać odcinek. A tu już 7 minut nagrania minęło, na nie wiadomo gdzie. Ten. Ja, że my skończyliśmy, no też za euro trochę trzeba było powrócić w pewnym momencie. Nie, pewnie się już teraz powtarza. Tam nie wiem, o czym ja mówiłem przed chwilą. Naczepy to wy pewnie nie widzieliście, jaką wieziemy dzisiaj. Jedź dalej prosto. Zresztą drogę to by interesowało. Jaką mnie naczepą mieliśmy. Co się tam wydarzyło? Przepraszam bardzo. Gdzie mi uciekł? Ugrzenie w prawdziwości. W prawdziwości był dobrze wrzucany. Ingra nie wiem jak to widziała i wykminiła, że jest inaczej niż jest normalnie w grze. Dobra. Może to przez te wszystkie zminimalizowania coś się wydarzyło właśnie. No ale cóż. Ważne, że jedziemy dalej. Jedź dalej prosto. No jadę dalej prosto, no nie wiem o co chodzi. Mam jechać krzywo? No się nie da jechać krzywo. Znaczy, się nie da jechać krzywo, teraz też mądrość swojego życia powiedziałem, da się jechać krzywo, ale... Dlaczego bym miał jechać krzywo, jak to jest prosto drogi? Powolnienie tych pojazdów przede mną, to czemu to się wydarzyło? Nie.
No, ogólnie lubię sobie w Euro Trucka pograć, nie zawsze nagrywam sobie Euro Trucka, bo coś nie wiem, chyba się na tym kanale nie trzyma dobrze ten Euro Truck. Muszę tak ogólnie Euro Trucka nagrywać. Bardziej tą publiczność Train Drivera zbieram ostatnio, bo no dużo jest tego Train Drivera na kanale i dużo osób Train Drivera mnie ogląda. Kojarzy widocznie ostatnio. Nie cóż, chcecie czasami odcinki właśnie z Euro Trucka, czy tam się będą pojawiać. Z Euro Trucka właśnie nie chcieli zaczynać kariery, czyli właśnie o to pewnych powodów. Następnie zjedź w prawo. Czy można zjechać, nic nie jedź. Zjedź w prawo. W tej ciężarówce trzeba ostrożnie z tego retardera korzystać, bo coś w kości potrafi wpaść, wtedy łatwo jest się wywrócić ciężarówkę, albo wpaść w barierki. Krzesło na kółkach niestety nie jest dobrą sprawą, jeśli chodzi o korzystanie właśnie z takich technologii jak Traktir. Załączmy szybszy tryb wycieraczek. Także widzę, że... Jestem ciekaw, jak będzie mnie słychać i moją głowę. Mieliśmy raczej w tym odcinku dojechać do tego miejsca docelowego. Mówię, no raz po raz będą takie odcinki. Nie mówię, że codziennie, ciągle się będą takie pojawiały. Nie będą się pojawiać, bo będą. Tak jak ten. Ricze, jeszcze ten mi tu wyjedzie. Trzeba mu mrugnąć. Wziął i mnie spowolnił, no. W prawdziwym życiu chociaż ludzie potrafią zjeżdżać czasami, albo chociaż przyspieszyć. Od razu. Cisnąć w ten gaz, a nie tak jak... Wziął i go smyrał i nie smyrnął z tego peda. Chociaż w prawdziwym życiu to jest zajeździć ciężarówką 120 jako autostradowa prędkość. Nie. Nie, to przynajmniej samochody miałby ktoś właśnie tak jechał. A też by było na pewno zdanie. Staram się ogólnie mówić coraz głośniej, bo myślę, że mnie było dobrze słychać. Mam oczywiście taką nadzieję, że tak jest, że wy mnie słyszycie i ja, że teraz sobie tutaj nie gadam, albo też sobie gadam i tyle. I to, co ja teraz gadam, nie dojdzie do publiczności, tylko zostanie nie wiem gdzie. Nie się nie patrzę na tych znakach, co tam pisze dla danych państw. Chodzi o prędkość gdzieś tam autostradowe, bo i tak choćby prędkość autostradowa wynosiła 130 km na godzinę, to ja i tak zawsze w ciężarówkę tutaj sobie jadę 120, by wiecie, na bezpieczeństwo. Nie jadę te tam, nie wiem, 80 czy tam 90, tylko na spokojnie 120 i tak. Dobrze, gładkie zakręty, sam to sobie można tu jechać. Oczywiście nie mówię tutaj, jakby jakieś ostre zakręty były, to oczywiście, żebym jechał 120, bo i wyleciał po prostu z drogi, ale... Jest prosta droga, zobaczmy. O, nawet nadrobiłem trochę czasu, tutaj. Jeśli chodzi o czas jazdy, a czas pracy, bo...
tym był mój największy problem, że miałem godzinę ten, do tyłu byłem z czasem pracy, tylko widzę, że jestem godzinę do przodu. I na spokojnie sobie dojedziemy. Ja jeszcze zdążę sobie znaleźć jakiś parking w tym czasie, żeby przespać. No i w tej chwili już będziemy kończyć ten odcinek, jak już ten, dojedziemy na parking. To już tak powinno być, nie z pół godzinki nagrania. Oczywiście Eurotrucka nagrywam na innym komputerze, bo na tamtym poprzednim to iście mieli 30 kateń na sekundę i nie wiadomo co. Nie wiem, czy teraz tu mam ustawiony, że ma to być Full HD czy w HD, ale na spokojnie tu mogę mieć Full HD, więc... Zobaczycie, jak ten film jest Full HD, to oznacza, że to nagrywam na dobrym komputerze. Chociaż nie wiem, jakie tu są ustawienia. Zdyszcie się może. Czemu jadą w prawo? Panie, w prawo. Jedź dalej prosto. Tutaj była do pokazania, to jest co się stanie, jak się retarder załączy. To był właśnie retarder. Użyłem retardera po prostu, wiecie, ten. Retardy na maśla zaciągnąłem razem z hamulcem silnikowym i się włączył i koła stanęły w miejscu i mnie zarzuciła na prawo. To jest plus tej ciężarówki, że tak część się dzieje. Ja powiedziałem, to z czym istnieje tej ciężarówki, że tak się dzieje. No. Że teraz już nie popełnimy takiego błędu. Będziemy już tutaj mieć te prawo? Tak, już tutaj prawo trzeba zjeżdżać. Skręć w prawo na rozwidleniu. Następnie zjedź w prawo. No to trochę za późno mówi, bo to zawsze mówię, nie wiem, za 3 km zjedź w prawo. Za 2 km zjedź w prawo. A nie wiem, od razu jest już się zaczyna pas rozwidlenia. Z prawa do zahamowywania, tu zjedź sobie w prawo, no właśnie, a to jest to z tym retarderem, co mówiłem, opatrzcie. Widzicie? I silnik przygasa. W tej koła stają i w tej idzie łatwo o poślizg. Jakby się ktoś pytał, Renault Range T. Wręcz i w tym. No ładny zostawić jest nawet ten no, z dublem na ten. Czyli tam nie wiem, jak to tam jest dokładnie ten rodzaj, bo już nie pamiętam co to sobie zielaj. Jeszcze czasu pracy ci zostaje 5 godziny, ja mam za 30 minut rozpadunek, więc tam sobie możesz posiewać, a sam czas pracy się wyrobię. I teraz gadam i nie wiem i tak czy mnie słychać. Nawigacja wznowiona. W lewo mnie, nie w prawo. Panie, całkaj pan. Baryjne. Ryjcze, nie tak to. Dobrze, chociaż możecie zobaczyć mój zestaw. Ładnie. Napiszmy. Na obracanie teraz w mikrofonu.
jutra zrobiłem. Teraz to muszę nie jeździć mocno, to nie wróć. Muszę trochę w tą stronę, ja muszę tą kierownicę w tą stronę przekręcić. Widzi, że manewry wykonuje, to zamiast się zatrzymać, jeszcze jedzie i się cofnął. Pan dziękuję bardzo za to, że się pan cofnął. Wznowiona. Ja to się pomyliłem, no bywa. Oczywiście nie powtarzajcie tego w domu, drodzy widzowie. Tym bardziej w rzeczywistości, w prawdziwym życiu, co jest tylko symulator ciężarówki. A w dziwnym życiu proszę daj nie robić. Proszę jechać dalej, jak już się pomyliliście, musicie jechać inną drogą, aż dojedziecie. Pamiętajcie o tym. Jeszcze się wyrobimy w czasie pracy. To jest ważna rzecz. Odcinek też będzie nagrany, to też. A czemu mnie dopada zmęczenie, panie? Ja proszę tak nie przyciemniać, ja mam jeszcze 50 minut czasu pracy. Nie jest tak, że mi tu pan będzie sobie ekran przyciemniał, kiedy pan chce, jak ja tu jeszcze sobie mogę i normalnie jechać jak normalny człowiek. Jeszcze tego czasu pracy nie przekroczyłem. Co to ma być? Nie ma tam. 10 minut mam do celu, 40 minut mam czasu pracy jeszcze. Ładnie sobie na spokojnie dojadę i będę szczęśliwy. No, czekamy sobie na zielone, pięknie, ładnie. I jest zielony i jedziemy. Czasu pracy 4 minuty do celu. Za 200 metrów skręć w lewo. No i teraz mnie pan nie przyciemnia, jak na. No i dziękuję bardzo. Skręć w lewo. Jesteś na miejscu. Jesteś na miejscu, pięknie, ładnie, miło, gdzie ja mam tam naczepę? Naczepę to przecież ja mam to rozładunek zrobić, naczepy nie będę zostawił przecież, to moje. Już zrobimy trochę inaczej, nie? Że im naczepy nie zostawię, zostawię. Teraz to niby uznajmy tak. Teraz im zostawmy naczepę. I zostało jeszcze 25 minut czasu pracy. Pan spuści ręczny, proszę. I robimy tak. Skręć w lewo. I dobra. Skręć w lewo na rozwidle. Następnie skręć w lewo. Mi ten mikrofon przeszkodził. Właśnie, skręć tu jest w środku kierownicy.
ja sobie przykręciłem ręką, na niego zahaczyły. Pewnie mogliście to usłyszeć. Stoi tu już tylko. Widzicie, idzie ta ciężarówka, ma przyspieszenie. Ale no, wcisnąć w pedał i jedzie. Jesteś na miejscu. No teraz też pojechałem, no. Nie powtarzajcie tego w domu, pamiętajcie. Nie wciskajcie tak hamulce jak tej ciężarówki. Dobra, do silnika się wciśniecie hamulec. Znaczy nie róbcie takich ciężarówek. Robi silnik nie gra. Dobrze, to od razu się naprawimy. Zostało mi ile czasu? 20 minut. Wycieraczki my to już są niepotrzebne. Więc te 20 minut sobie na spokojnie. Zaparkujemy. To już jakby nas było dla publiczności, że nie potrafię jeździć. A kto by się patrzył i Orlando, u kogoś to jeździ normalnie po drodze, jak normalny, cywilizowany człowiek? Nie, oczywiście, trzeba coś walnąć, to ty więcej osób to będzie oglądać. Bardziej, czy to jest symulator? Jeszcze raz powtarzam wszystkim, to jest tylko symulator, tutaj można takie rzeczy robić. W prawdziwym życiu nie. Żeby to było jasne. Wyspacie nas o 15 na spokojnie. Kiedyś sobie ja na przykład wyruszę, nie wiem czy będę to nagrywał czy nie, to wszystko zależy od was. Na ile wam się spodobał ten materiał. No więc komentujcie, subskrybujcie i ja się z wami żegnam. I do zobaczenia w następnym odcinku. Na razie, cześć, pa.